Dzień dobry wieczór, Polsko! O Jezu, jak ja dawno nie filmowałem z tego miejsca. Z mojego skrzypiącego krzesła. Muszę je w końcu naliwić. Ale kręcę, robię to z wielką przyjemnością, ponieważ w końcu kupiłem lepszą kamerę i statyw. Tak jak obiecałem, sprzedałem instrument, sprzedałem pianino z konkursu Casio. Kupiłem kamerę, kupiłem statyw, resztę pieniędzy przelałem na konto oszczędnościowe i czekają one sobie, aż zakończę pracę nad nową płytą z DTU. Mamy z Sychem już 5 pełnometrażowych utworów, a planujemy około 12, tak więc jeszcze więcej niż połowa pracy przed nami. No tak, ale ta kamerka zmobilizuje mnie do tego, abym kręcił więcej materiałów, takich właśnie wideo, jakichś vlogów, spontanicznych akcji. Będę ją brał w plener i będziemy kręcić materiały z różnych wydarzeń, ponieważ tamta kamera strasznie mnie ograniczała. Nie radziła ona sobie z warunkami pogodowymi. Gdy było słoneczko, wszystko ok. Gdy tylko było ciemniejsze pomieszczenie lub pochmurny dzień, naprawdę nie czerpałem przyjemności z filmowania materiału w nią. Nie radziła sobie. Ta podobno sobie radzi, tak więc zobaczymy. Już niedługo wypróbujemy ją w trasie, ponieważ wybieram się znowu na Pyrkon do Poznania. Jeśli wybieracie się tam również, dobrze obserwujcie, a może mnie spotkacie. W tamtym roku naprawdę udało mi się spotkać wielu członków armii MC Sobieskiego i nie tylko. Wiele wspaniałych ludzi z całej Polski. Jest to świetny konwent, chyba największy w Europie, poświęcony fantastyce. Ja jako wielki miłośnik literatury fantazy z wielką przyjemnością wybiorę się na ten konwent. Ale przede wszystkim, żeby spotkać was, bo to jest świetna okazja właśnie na takie spotkanie. Umówiłem się też z wieloma youtuberami, których pewnie znacie, więc będzie naprawdę wesoło. Jak zwykle będę nocował, czyli 2 dni pobytu na konwencie. Będzie się działo. Włączyłem tą kamerę, nie mając w ogóle pomysłu, o czym nagrać ten film. Po prostu chciałem ją wypróbować. Tak więc może pogadajmy trochę o kanale i na tym, co się ostatnio na nim dzieje. Ruszyłem z nową serią. Z serią zatytułowaną Let's Play. Pewnie już dobrze o tym wiecie. Nagrałem utwór o PlayStation, o Kontrze i o Mario. A już w planach mam kolejne numery o starych grach mojego dzieciństwa. Jak już wam napisałem w opisie, mój wzrok nie pozwala mi cieszyć się grami. A kiedyś były one nieodzowną częścią mojego dzieciństwa. No niestety nie mogę już grać, ale mogę o tych grach opowiadać wam, o moich przeżyciach i emocjach związanych z tamtymi czasami. Tak więc przenosimy się w tej serii właśnie do czasu, gdy mały Sobik był małym Sobikiem i grał w gry. Sprawia mi to ogromną radość, wielki fan nagrywanie tej serii. Będzie się ona cały czas rozkręcała, bo tych gier, w które grałem, było naprawdę masa. Począwszy od Commodore 64, czyli kaseciak i ten słynny śrubokręt do ustawiania głowicy. Pewnie wielu z was nie pamięta, ale opowiem, bo warto znać korzenie. Miałem Amigę, miałem Nintendo, czyli też taką europejską wersję potocznie nazywaną Pegasusem. Miałem Game Boya, tego pierwszego. Jeszcze wszystkie te konsole gdzieś tam u mnie leżą w kartonie i czekają, aż Tymon podrośnie. Miałem Atari, miałem, no chociaż tak nie chronologicznie mówię, no ale dobra. Miałem PlayStation 1 i miałem, i do dzisiaj mam PlayStation 2. Tak więc będzie o czym nagrywać. Strefa walki cały czas jest na topie, więc będę starał się was zaskakiwać nowymi walkami. Wyzwania, coś czego mi najbardziej brakuje i wy też płaczecie, że nie nagrywam wyzwań, ale tak naprawdę żadnych porządnych wyzwań mi nie stawiacie.
No sorry, no, Sobieski wpląć 50 tytułów gier do utworu. Wplątywałem już gry, wplątywałem już bajki, komiksy, lektury. Mam dość tego wplątywania. Postawcie naprawdę jakieś solidne wyzwanie przede mną. Ostatnie takie naprawdę dość trudne, które zrealizowałem z wielką przyjemnością, to było to, aby wszystkie słowa w utworze zaczynały się na literę B, P. I to naprawdę było ciekawe wyzwanie. I na takie liczę. Piszcie mi pod najnowszym filmem z wyzwaniem wasze propozycje. To nie jest tak, że ja totalnie się zamknąłem i nie chcę tej serii ciągnąć. Co prawda sprawia mi to trochę przykrość, że seria stała się tak mało popularna i teraz na topie są zupełnie inne. Ale to nie znaczy, że nie chcę tego robić. Chcę, tylko żadne wyzwanie mnie do tego nie mobilizuje. Więc usiądźcie, pomyślcie, a ja później również będę siedział i myślał, jak to wyzwanie podjąć. No to tyle. No cóż, dobra, kończymy. To jest tylko próba kamery. Miałem po prostu nawet nagrać jakiś tam kilkusekundowy materiał, żeby zobaczyć, jak ona filmuje z tego miejsca, gdzie stara. Stara jest trochę zazdrosna, bo wylądowała w szafie. Naprawdę mi się przysłużyła. Wiele filmów nagrałem nią. No ale jakby patrzeć na początki, to pierwsze filmy i wyzwania nagrywałem telefonem komórkowym. Co teraz strasznie mnie zraża, gdy włączam te stare filmy. Jest sentyment, ale wyglądało to naprawdę okropnie. Mam nadzieję, że teraz to się poprawi. Jakość dźwięku, jakość obrazu. Zobaczymy. No to co? To tyle, moi drodzy. Czekajcie na nowe filmy. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.